mamy problem, żeby drzewa dorosły do odpowiedniej wysokości. Natomiast... Co? Film mi się urwał. Natomiast... Wątek zgubiłem. Dzień dobry. Witam Cię. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Witamy Państwa. Zbliżamy się Waldemara do końca w realu. Cyklu. Tak, ja w realu. W sadzie. W prawdziwym sadzie. To nie są eksponaty zawieszone, to są prawdziwe jabłuszka. Piękne, przepięknie piękne. Wybarwione. No, możemy zresztą popatrzeć, bo to... Spyszak bezczelnie od razu zabiera się za rwanie. Wiesz, kiedy jabłka najlepiej smakują? W domku, w zaciszu, przy kominku. Jak właściciel nie widzi, kiedy ich zrywamy. Tam mamy właściciela, już na pewno nas odmiana widzi. Odmiana Red Delicious. To jest akurat mutacja King Road. Bardzo ładne. Wygląda takie troszeczkę szare, brudne, ale ta odmiana tak ma. Natomiast jak pójdzie na szczoteczki, jak to się ładnie przeczyści, to jabłuszko będzie piękne, błyszczące. Będzie się prezentowało cudownie. Chciałem to o siebie tak wytrzeć, ale żona opierniczy mnie później. Może tak być. O mnie też nie. Skąd takie ładne jabłka? Jak je uzyskać? Jak nawozić? Ulęgły się. Przede wszystkim ważne jest miejsce. W przypadku odmiany Red Delicious, tak samo jak i Gala, jedno z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zachować przy zakładaniu sadu, to jest dobra lokalizacja. Jeśli lokalizacja jest kiepska, nie będziemy mieli pożytku z tej odmiany, bo nam zrakowacieje, nie będzie chciało rosnąć, będą problemy, będzie ciągle szwankowało po każdych przymrozkach. I to samo z galą. Musi być dobre, ciepłe miejsce, bo inaczej drzewa nie będą nam się tak zachowywały, jak chcemy i będą problemy z jakością owoców. Nie będzie wyrastało, a przede wszystkim będzie to bardzo produkcja taka zawodna, czyli znowu przymrozki, nie przymrozki, ciągle coś nie tak. Jakość gleby ma znaczenie przy takich odmianach? Niby ma znaczenie, ale przede wszystkim to musi być ciepła gleba. Bo czy to jest lżejsza, czy mocniejsza, to w tych czasach teraz to podkładka jest w stanie to wyregulować. Dużo wyregulować, jasne. Bezwzględnie jednak, zarówno przy odmianie Red Delicious, tak samo jak i przy Gali, bezwzględnie konieczne jest nawadnianie. Zapewnienie równomiernego dostępu do wody przez cały sezon. Inaczej będą znowu problemy. Red Delicious jest odmianą bardzo plenną. Jeśli by tu tego towaru było, może być tych jabłek dwa, nawet trzy razy więcej niż to, co jest w tym roku, no to nam zdrobnieje. Drobny Red Delicious jest mało jadalny, jest gorzki. Nie, to nie polecam. Niesmaczny. Nie polecam. Z galą jest inaczej. Gala będzie drobna i będzie smaczna. I gali no, trudno uzyskać jakichś tam takich dużych owoców, ale gala, jeśli nie będzie miała równomiernego dostępu do wody, to będzie pękała tutaj przy szypułce i no i co, wkładamy ładne jabłko do chłodni, a wyciągamy z pleśnią. Specjalne programy nawożenia, dokarmiania? Tak, ale takie coś robimy indywidualnie do każdej kwatery. Jasne. Zwłaszcza w tym roku. Wiemy, że jak to przekroimy, to tu jest bardzo mało nasion. W związku z tym trzeba było specjalny program, który wspomoże nam jędrność, trwałość tych jabłek. No bo jak nie ma nasion, to jest gorsza gospodarka hormonalna. Już o tym mówiliśmy, tak, jasne. Wszystkie tak na dobrą sprawę mikro, makroelementy nie trafiają wtedy tam, gdzie powinny, czyli do samych owoców. Gospodarka hormonalna decyduje o tym, jak one w konsekwencji się rozwijają i jak są wykorzystywane zasoby, które roślina sama wytwarza, ale także te, które my im podajemy. No, zwłaszcza, że przyroda nam nie sprzyja, bo te priorytety, które są ważne dla jabłek, dla nas są takie mniej istotne. Dla przyrody to, że w środku nie,
że to jabłko będzie na przykład bardzo miękkie i szybko będzie przejrzałe, szybko się rozpadnie. W przyrodzie to jest pozytywny element, bo to powoduje, że nasiono szybciej się wysieje. Natomiast nam nie zależy tyle na tych nasionach w środku, tylko żeby to jabłko było twarde, sztywne, jak najdłużej nam się przechowywało. Czyli to jest to interes sprzeczny z tym, co drzewo w procesie ewolucji sobie wypracowało. To prawda. No jak najbardziej. Ale musimy też pamiętać o tym, że żeby zachować takie właśnie właściwości jabłek, jakie nas najbardziej interesują, musimy o nie odpowiednio zadbać. Także na etapie samego wzrostu jeszcze na drzewach. Tak, przy czym jest to sztuka. Bo chodzi o to, żeby nam jednocześnie te jabłka wyrosły. Z odmianą Red Delicious jest ciągle problem, że w większości przypadków te mutacje są bardzo słabo rosnące i mamy problem, żeby drzewa dorosły do odpowiedniej wysokości. Natomiast chcemy, żeby owoce wyrosły nam duże, a jednocześnie chcemy, żeby drzewo o tej porze roku wszystkie pąki miało już takie. Zakończone pąkiem takim końcowym, wzrost stanął, żeby nie było czegoś takiego, że przyrosty ciągle jeszcze rosną. No i to jest w każdym sadzie inaczej, to jest gra taka, jak się mówi, przy bandzie. Tak, i bardzo chcemy maksymalne efekty osiągnąć, a jednocześnie nie przedobrzyć, żebyśmy sobie kłopotu nie narobili. Balans musi być bardzo wyważony. A równowaga między czynnikami jest bardzo delikatna i trudna do ustalenia. Ale wiemy... I doświadczenie sadownika decyduje. Decyduje o tym. Decyduje. Ale wiemy, co zmieniać i w jakim kierunku zmieniać, żeby uzyskać odpowiedni plon. Przez cały sezon, ponieważ tutaj wiedzieliśmy, że przymrozki nie wyrządziły takich strasznych szkód, jak już kilka kilometrów dalej w innych miejscowościach, to było normalne dokarmianie, odżywianie. Zaznaczę, że w tym sadzie drzewa w zeszłym roku bardzo dobrze owocowały, ale jednocześnie były bardzo intensywnie dokarmiane. Dlatego może były mocniejsze pąki. One sobie poradziły z tym stresem, jakim były przymrozki. Jasne. No i tak, a przed samym zbiorem, no tutaj było bardzo ważne dokarmianie wapniem, po to, żeby te parametry jakościowe zachować. Mówiliśmy o wapniu, ale trzeba pamiętać o nim każdorazowo przy zabiegach prowadzonych w sadach i o tym, żeby uzyskać dobry plon, ten wapń musi być także przed samymi zbiorami w odpowiedniej ilości dostarczany. Do samego końca. Do samego końca. Do samego końca. Przy czym o ile na początku sezonu niezwykle ważna jest jakość tych nawozów wapniowych, o tyle na sam koniec zazwyczaj jedziemy chlorkiem wapnia, ponieważ... Najprostsza forma, najłatwiej przyswajalna, która będzie bardzo łatwo... Bardzo łatwo przyswajalna. To jest produkt bardzo higroskopijny i naprawdę niewiele wilgoci potrzeba, żeby on mógł być pobrany, wchłonięty przez jabłka. Także chlorek wapnia ma swoje zalety. Co jeszcze? No, zbieramy to i zaraz, no, widzimy, już za nami idą zbiory w tym momencie. Musimy przyspieszyć, jak widać. Za chwileczkę, jak tylko zostaną zebrane jabłka, trzeba będzie pomyśleć o kondycji tych drzew przed zimą. Bo dopóki jabłka wiszą na drzewie, dopóty to drzewo cały czas chce wykarmić owoc, a tak naprawdę nasiona, które są w środku. Natomiast w momencie, kiedy się uwolni od tego ciężaru, będzie w tym momencie dbał o swoją kondycję przed zimą. No i teraz im lepszej kondycji wejdzie w spoczynek zimowy, tym lepiej dla nas, bo drzewo będzie miało lepszy start i będzie też w kolejnym sezonie i będzie też odporniejsze, gdyby się przytrafiły znowu jakieś anomalie pogodowe, gdyby się trafiły przymrozki. Tak, z całą pewnością. To tutaj musimy o to dbać i chuchać nawet na takie drzewa, które nie są już drzewami stricte produkcyjnymi, które wchodzą w stan spoczynku. No bo w tym momencie, jak zebraliśmy owoce, kończą nam się te inwestycje w ten sad na ten sezon, a zaczynamy najlepszą, moim zdaniem, inwestycję na przyszłoroczny sezon. Najlepszą inwestycją jest właśnie dokarmienie drzew przed
zimą, żeby drzewo weszło niegłodne, tylko naprawdę w świetnej kondycji. I na co zwracam uwagę, dostrzegam to już od wielu lat. Coraz więcej sadowników więcej uwagi przykłada do dokarmiania tego jesiennego niż na wiosnę. I słusznie, bo teraz jeszcze popatrz, jaka masa zielona, to wszystko zostanie wchłonięte. Tylko trzeba się z czym spieszyć, bo trzeba się z tym spieszyć, dlatego że wystarczą nam 2-3 noce czasem z przymrozkami i zaczyna się wytwarzać warstwa odcinająca ogonek od pędu. Jeśli ta warstwa korkowa się tutaj wytworzy, to możemy sobie dokarmiać te liście, ale składniki pokarmowe dostarczone zostaną w liściach. One już nie zostaną przekazane dalej. Zostaną tu uwięzione, no i ten liść oczywiście może spadnie na glebę, tutaj przejdzie humifikacja, potem mineralizacja, może te składniki wrócą do obiegu, ale to czas, efekt a większość tych liści i tak pofrunie do sąsiada. Być może. To jest argument. Sąsiad jak zwykle najgorszy, ale nie o tym. Te liście, które opadną, bilans prawdopodobnie zostanie zachowany. Problem polega na tym, że to, co roślina ponownie odzyska z tych opadniętych liści, odzyska za 2-3 sezony, kiedy tak. Faktycznie to wszystko zostanie zamienione najpierw na materię organiczną, a później przez bakterie zostanie przetworzone do prostych postaci związków nieorganicznych. Dlatego powiedziałem, żeby to wróciło, to wymaga czasu. Wymaga czasu. Wymaga jeżeli czasu. Zostanie wycofane teraz w tej postaci, to oczywiście roślina, będzie tu, w pąkach, roślina jak najszybciej zgromadzi to oczywiście na przyszły sezon. Jeszcze taką naukę mieliśmy kiedyś, że mówiono, że to dokarmianie to na pewno tam azotem na sam koniec, jak już liście spadają, ale to nie tak. Dokarmianie w sumie to jest błędne powiedzenie. Zastosowanie 5% roztworu mocznika na sam koniec sezonu to nie jest dokarmianie. Ono nic nie ma wspólnego z dokarmianiem, bo to jest parzące liście. Te liście są zaazotowane, ale ten azot nie wróci już do pędów. To jest tylko zabieg fitosanitarny, żeby liście szybko przegniły, no i żeby parch źle przezimował. Tak. Natomiast jeśli chcemy dokarmić azotem pąki drzewo, no to trzeba dawać mniejsze dawki wcześniej, kilkakrotnie i nie powinniśmy się bać tego, czego nas uczono jeszcze kilkanaście może lat temu, że jak za wcześnie podamy ten azot na jesieni, to pobudzimy drzewa z powrotem do wzrostu. Światem rządzą hormony. Drzewo w tej chwili, jak się uwolni od tych jabłek, gospodarkę hormonalną ma tak ustawioną, że wszystko, co to podamy na liście, ma już stanowić substancję zapasową na przyszły rok. Tak. I nie ma ryzyka, że teraz się pobudzi to do wzrostu. Szybciej byśmy pobudzili drzewa do wzrostu, nawet takie przygłodzone, gdybyśmy na przykład ucięli pąk wierzchołkowy. Zmieni się gospodarka hormonalna i pobudzi inne pąki do wyrastania. One nawet czasem w listopadzie, w grudniu potrafią wybić, jeśli jest w miarę ciepło. Jeżeli jest ciepło, tak, oczywiście. Bo nie ma pąka szczytowego, który pilnuje, żeby to wszystko było spokojne. Który wytwarza oksyny, tak, i hamuje rozwój pędów bocznych. No i dobrze, to teraz pytanie, jak intensywnie możemy dokarmiać? Intensywnie, z całą pewnością, ale tutaj to, co mówiłeś o formie podawanych związków, to jest cały czas nadal kwestia bardzo otwarta. Powinniśmy też zwracać uwagę, o tym mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, jaką formę makro, mikroelementów podajemy i w jakim okresie. To dokarmianie, o którym mówiłeś, wiosenne czy dokarmianie letnie, faktycznie powinno być inne, w innych postaciach powinniśmy podawać związki chemiczne, to postaciach, makro i mikroelementy, te substancje odżywcze. A teraz w tej formie, jeżeli chcemy dokarmić w miarę szybko, to forma powinna być dosyć łatwo przyswajalna. I musimy pamiętać o tym, że nie ma już w tej chwili w komórkach drzew podziałów komórkowych. Te podziały komórkowe w większości ustały. W związku z tym część z tych makro i mikroelementów nie jest już tak potrzebna w tak dużych ilościach. Tak, ale one nie są potrzebne do wzrostu tutaj wydłużeniowego,
Natomiast przyjacielu są potrzebne do tworzenia, o, wiemy, tego, tu. Patrz, jaki piękny pąk kwiatostanowy. Ile to może... Ile to energii potrzebuje, żeby w środku... Ale na przyszły sezon, tak? Na przyszły sezon. Ale to teraz się formuje. Proces różnicowania się tych pąków, jak się zaczął, powiedzmy, czerwiec, lipiec, tak trwa z przerwą zimową do samego kwitnienia, więc im bardziej ten pąk się teraz napasie, tym łatwiej mu będzie na wiosnę wystartować. Tak, ale tutaj powinniśmy podawać te formy chyba najlepiej przyswajalne, najłatwiej przyswajalne i takie, które faktycznie w krótkim czasie będą pozwalały tym pąkom się rozwinąć i w miarę wcześnie wejść w ten stan spoczynku przed następnym sezonem wegetacyjnym. No tak, to podanie nawozu w tym momencie ma tylko wtedy sens, jeśli zostanie wykorzystane. Tak. Więc musi zadziałać. Dlatego w wielu sadach, ale tu właśnie do tego chciałem dojść za chwileczkę, jak się zapytałem, jak intensywnie. Musimy dojść szybciej, bo za chwilę nas dojdą. Jeśli sad jest normalnie owocujący, no to dokarmianie powinno być intensywne. Natomiast mamy w tym roku w Polsce wiele sadów, gdzie tych jabłek niestety można przejść 100 metrów rządka i znaleźć może jedno takie jabłko. I w takich sadach wzrost był bardzo silny, drzewo jest jednak wypoczęte. I tam to dokarmianie w tej chwili powinno być symboliczne. Bor, cynk, żeby poprawić jakość pąków, żeby przygotować drzewo do spoczynku zimowego, poprawić mrozoodporność. A mocznik właśnie na sam koniec może tylko po to, żeby zaazotować te liście, żeby spadły szybko, przegniły. Tak. Bo te sady, będąc w tym roku w takim odpoczynku, jeśli chodzi o owocowanie, naprawdę świetnie sobie poradzą i nie ma co cudować. Ale jeśli jest owocowanie tak jak tutaj, albo jeszcze lepsze, no to w takim razie nie tylko bor, cynk, ale myślę, że ten azot trzeba podawać jak najszybciej, już teraz. I to nie musi być mocznik. Ja uważam, że w tym momencie właśnie świetnie się spiszą aminokwasy. Mocznik chyba jest jednym z najgorszych pomysłów na dokarmienie w tym momencie roślin. Aminokwasy zdecydowanie są lepszą propozycją dla dokarmienia właśnie już po zbiorach, bo one zostaną przyswojone przez rośliny najszybciej. Mocznik poza tym, że będą straty, tak, z tego mocznika. Ale mocznik jest nie tylko tani, ale mocnik się naprawdę świetnie wbija przez liście. On włazi, jak to jeden z profesorów powiedział, on jeden wchodzi taranem do środka. Taranem. Niemniej jednak musi być troszeczkę później przetworzony przez komórkę i zawsze jest to więcej ten taran. Czasu. Taran, o którym mówisz, jak już wchodzi do komórki, czasami potrafi troszeczkę zniszczeń narobić w tej komórce. Później jest kwestia odremontowania tej bramy, przez którą mocznik wdarł się do komórek, co też jest wydatkiem energetycznym dla samej rośliny. Dlatego aminokwasy będą z całą pewnością, one są chętnie przyswajane. To są związki, które występują w komórkach, bardzo szybko będą przyswajane i bardzo szybko będą włączone w metabolizm. Mam tak, nadzieję, że masz rację. Nie mam argumentów, żeby teraz z tobą dyskutować na ten temat. Zawsze byłem zwolennikiem tego mocznika na koniec sezonu. Natomiast... Ja nie mówię o tym, że mocznik jest zły, całkowicie zły, tak? Ale o tych stężeniach, o których mówiłeś, to moim zdaniem 5% jest... stężenie to jest parzące. Żeby było dokarmianie, no to robimy stężenie 1%. 1% w zupełności wystarczy i to nie parzy liści, a działa. Tak, ale gdybyśmy do tego na przykład dołączyli jeszcze nieduże dawki aminokwasów, to będzie to jeszcze z korzyścią dla rozwoju przyszłorocznego roślin. A no to jeszcze jedną rzecz teraz powiem tak. Skoro mówimy o azocie, powiedzieliśmy o borze, o cynku, to jeśli chodzi o dokarmianie jesienne, jest jeszcze jeden składnik pokarmowy, który obowiązkowo powinien być zastosowany bez względu na to, czy to drzewo dobrze owocowało, czy słabo. Zdradzisz tajemnicę? Pewnie. Bo. To jest ten składnik, którego niedobory obserwowaliśmy w czasie sezonu na liściach. Jeśli to były niedobory magnezu, to po zbiorach obowiązkowo magnezem. Jeśli to były niedobory potasu, w zeszłym roku bardzo częste, w tym roku no, w mniejszym stopniu, ale zazwyczaj na tych samych kwaterach, to dokarmianie potasem.
Trzeba sobie przyjąć, że jeśli czegoś brakowało w danym sezonie, to w przyszłym roku na wiosnę na pewno też będzie niedobór przed kwitnieniem. Tak. No to prawda. I to chyba wszystkie elementy, o których musimy pamiętać, żeby wydajnie dokarmić roślinę przed spoczynkiem. Tak, żeby mogła owocować w przyszłym sezonie efektywnie. No i już. I już. Cheers. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Zapraszamy.